Czerwony socjalista Obama. Czerwony socjalista Obama. No za Obamy 8 lat, 8 lat to w zasadzie przemysł w Ameryce to nie tyle zdychał, umierał, co był mordowany. Był mordowany, no a tak bardziej konkretnie to był paraliżowany. Wszyscy się bali robić cokolwiek w biznesie, no bo Obama był po prostu tak nieprzewidywalny, że swoimi nowymi przepisami, zarządzeniami i innymi ruchami polityczno-społecznymi, szczególnie społecznymi, wykończy przemysł. Także 8 lat to było pod jego zaborem, pod jego rządzeniem, to było po prostu spanie i taki paraliż biznesowy. Teraz Ameryka ma od dwóch lat już prezydenta, normalnego prezydenta, konserwatywnego prezydenta, człowieka, który wie, że ludziom jest dobrze, kiedy pracują, a kiedy pracują, no to jest im dobrze. No i mają, to nie jest takie skomplikowane, to nie jest tak skomplikowane. Wszyscy socjaliści to mówią, że ludzie muszą jeść, a jednak konserwatyści to mówią, że ludzie muszą pracować. No dramatyczne inne spojrzenie na podstawowe sprawy i bardzo, bardzo proste, no, ale do tego to się sprawdza. No, Lenin też mówił, nie pracujesz, nie żyjesz, tak? Także, że to no, każdy normalny człowiek już poza linią polityczną kiedyś w dawnych czasach to tak mówił. No, Barack Obama no, to twierdzi, że nie musisz pracować, bo inni są rasistami, walczą z kobietami, walczą przeciwko wszystkim tym, którzy socjaliści wymyślają. Wrogów po prostu. No i teraz jest kwestia tych ceł zaporowych, jak to niektórzy mówią, wojna celna, inni jeszcze tak mówią. No a co to jest? Co to jest? No cło, które ma Trump chce zrobić, no to po prostu on chce wyrównać stawki. Tak szczerze powiedzieć, to stawki. Jedyne spore cła w Ameryce, którego nikt nie przeskoczył, to są stawki na półciężarówki. Na półciężarówki takie sportowe samochody, to one też są traktowane jako półciężarówki, no bo to jest wielkie i silne. To jest jedyne, co wszystkie firmy 25% muszą płacić, im się to nie opłaca. W latach 60-tych, 70-tych to było tak, że starali się różne furgonetki tu przywozić, przysyłać pod różnymi postaciami, jako wieloosobowe, jako kampery, jako tego rodzaju obejście, no ale koszt sama produkcji był tak duży, że nie oszczędzali na tych 25%. Ja mam jeden filmik dotyczący właśnie tej ciekawej sprawy, jak to od zamrożenia czy podniesienia ceł w Europie 40-50 lat temu na mrożone kurczaki. Efektem jest to, że Ameryka w zasadzie jest samowystarczana, produkując te wany, półciężarówki, pick-up trucki, to wszystko takie nie pasażerskie. No i teraz Trump, co on robi? On stara się wyrównać i używa do tego swojej siły, swojej władzy prezydenckiej, a to była taka sekcja 232 przez kongres ustalone, to rozszerzenie aktu z 1962 roku, wymiany gospodarczej. No i tam chodziło o to, o bezpieczeństwo państwowe. O bezpieczeństwo państwowe, to znaczy do tego stopnia, że produkcja krajowa nie może oddać pewnych przemysłu, pewnego przemysłu kompletnie w inne ręce, w obce ręce, no bo w wypadku jakiegoś konfliktu wojennego wtedy Ameryka nie miałaby nic do powiedzenia i jest na łasce przeciwnika, można powiedzieć. No i teraz jest
Co Trump mówi? No Trump mówi, że 400 miliardów deficytu, powiedzmy, handlowego z samymi Chinami, no to coś trzeba zrobić. No i jest to, że Chińczycy sprzedają te swoje tanie badziewie, Amerykanie uwielbiają kupować to tanie badziewie, a nie za bardzo co kupują. Wszystko co mają kupić, no to ukradną, a jest jeszcze gorzej, no bo oni w zasadzie to wychwytują tajemnice przemysłowe, czy gospodarcze, czy firmowe w ten sposób, że jeżeli amerykańska firma przyjdzie i chce coś tam im sprzedawać czy produkować, no to oni mówią, jest wszystko w porządku, ale to musimy zostać partnerami. Jako partnerzy my wszystko musimy wiedzieć i wy będziecie mieli 49% własności, a my 51%. No i dużo tych firm amerykańskich na te 49% tej własności się połasiło. No bo to tam jest prawie 1,5 miliarda ludzi, 4 razy więcej niż w Ameryce, to jest spory rynek. I tyle tylko, że oni już wszystko, co się dowiedzą, no to ukradną i wykorzystują to. W Ameryce powstały te Amazony, Google, Facebook, te wszystkie duże firmy. To w Chinach jest po prostu kopia tego wszystkiego. Część to uciekała po prostu, bo widziała, że coś się nie dzieje, a część jest po prostu zabroniona. Facebook, powiedzmy, jest zabroniony. Google Maps w ogóle tam nie chodzi. Już pomijając obcięcia na internetu. No ale to jest po prostu przemysłowe złodziejstwo. I najciekawsza sprawa jest taka, że Chińczycy mówią to, bo Międzynarodowa Organizacja Wymiany, ten WTO, to Ameryka zgłosiła zażalenia, tak samo jak i Europa zgłosiła, no jedni w marcu, drudzy chyba w czerwcu, no ale Chińczycy mówią bardzo cwaniakowato, mówią: my w zasadzie nic nie kradniemy, oni ochotniczo się zgadzają na to wszystko, także nie ma żadnego problemu. Na te firmy amerykańskie, które albo się wycofały, albo jakoś tak rzecznicy mówią, my nie mieliśmy szansy, albo rybka, albo pantofelki, no tak, także to jest to, co Trump po prostu chce wyrównać. No jest też sprawa z tymi cłami z Europą. No w Europie no to największy deficyt, no to Ameryka ma z Niemcami oczywiście, no bo dużo, dużo więcej Ameryka kupuje niż sprzedaje do Niemiec, ale powiedzmy ma pozytywną wymianę z niektórymi krajami Beneluxu, te Belgie i inne sprawy, no to oni więcej kupują w Ameryce niż do Ameryki sprzedają. Także, że ten deficyt jako krajowy, no to się zmienia. No i o co to chodzi? No chodzi o to, żeby jednak w tej Ameryce przywrócić produkcję. No to dużo ludzi po prostu tego nie rozumie. Ale to nie chodzi o to, żeby tylko było drogo na towary chińskie, no ale to jest to, żeby oni jednak albo zaczęli kupować więcej, no albo mogą zrobić coś innego, mogą po prostu wysyłać mniej do Ameryki. No. Z amerykańskiego punktu widzenia to lepsze by było, żeby kupowali niż mniej wysyłali. No wtedy oni by musieli znaleźć jakieś inne rynki swoje światowe. Amerykanie by nie mieli gdzie kupować i jest szansa, żeby zaczęli produkować. Także to są takie sprawy oczywiste. Dużo ludzi traktuje to jakąś sprawy magiczne, no ale to chodzi o to, żeby ludzie pracowali. Co do samochodów samych w sobie, to jest ciekawa sprawa, bo jednak w Ameryce firmy dawno już Mercedes-Benz,
BMW i Volkswagen, no to oni zatrudniają około 40 tysięcy ludzi. I w sumie Amerykanie produkują mniej więcej chyba 800-900 tysięcy samochodów, z czego połowa jest eksportowana na cały świat pod markami tymi niemieckimi. Toyota ma bardzo potężne firmy samochodowe produkujące w Ameryce, no bo im się bardziej tam opłacało jednak szczególnie, że ten właśnie podatek na ciężarówki to jest 25%, no to oni tam robią w Ameryce i unikają tego. Także cła jak to będzie, no jest nadzieja, że wszystko to się jakoś, wszyscy się zorientują, wszyscy dojdą do jakiegoś wspólnego rozumu i muszą zrozumieć, ten deficyt handlowy amerykański nie jest dobry, przez tyle lat doprowadzono do jakiegoś absurdu. Przemysł Obama wykańczał tak, że nikt nie miał kto produkować. Chińczycy z drugiej strony to oni kombinują, że 2025 rok to taka następna pięciolatki, no bo oni mają jednak te komunistyczne plany pięcioletnie, to oni nazywają to, że 2025 to jest zrobione w Chinach, made in China, i oni chcą przegonić pod względem inżynieryjnym, technologicznym i myśli technicznej właśnie i chcą przegonić Amerykę, bazując na tym, co wyprodukowała Chińska Akademia Nauk, co wyprodukowali Chińczycy. No, do tej pory to wszystko, 99% to wszystko jest po prostu kopia tego, co Ameryka robiła, a oni mają ambicje takie, żeby zacząć mieć swoje. No, parę lat temu to były takie dane statystyczne, że prace doktorskie chińskie to 60% to było po prostu skopiowane. To także, że 40% tylko coś Chińczycy wymyślili, a reszta to były plagiaty, po prostu chamskie plagiaty. Tam ludzie sprawdzali. W epoce komputerów to jest dosyć proste do udowodnienia. Subskrybujcie, naciskajcie guziczki o zawiadomieniach, piszcie swoje komentarze, swoje pytania i do następnego codziennego filmiku.